Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj sprawdzimy sobie, jakie dobre wyspy macie na serwerze kidowice.pl. A powiedziałem, że sprawdzimy sobie nie bez powodu, ponieważ w dzisiejszym odcinku jest ze mną mój przyjaciel Jagieł. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i widzowie, dzisiaj razem wspólnie będziemy oceniać wasze wyspy, zobaczymy, co się zmieniło, czy są jakieś wyspy, których jeszcze nie było, może coś się w topce zmieniło, może teraz ktoś inny jest numerem jeden, to się wszystko okaże, więc grajcie na serwerze tak, żeby w następnym odcinku, który nie wiadomo kiedy będzie, żebyście to wy byli w topce i żebyśmy do waszej wyspy właśnie trafili. Dobra, Jagieł, powiedz mi, jaka jest pierwsza wyspa, ta, jak masz topkę, to wybierz tą najsłabszą, czyli nie numer jeden, tylko pójdźmy od najsłabszej do najlepszej. Szefowo. Dobra, i z wizyt w takim razie szefowo i uwaga, sprawdzamy. Dobra, jestem. Jestem na tej wyspie, może się do mnie przeteleportować. Całkiem możliwe, że ja na niektórych z tych wysp już byłem, bo na przykład gdzieś na jakichś rozmowach z hitkoksami czy coś takiego, więc serdecznie was zapraszam, widzowie. Rozmowa z hitkoksami, teraz was już poinformuję, ponieważ co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy poniedziałek, no to w najbliższy piątek o godzinie 17 jest rozmowa z hitkoksami. Ze mną jest to rozmowa, w sensie hitkoksy rozmawiają ze mną, więc wbijajcie na Discorda, kupujcie hitkoksy na ten tydzień i w piątek rozmawiamy o godzinie 17. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tutaj wyspę, mamy tak, McDonalda mamy, tego sobie włączę flya. Tak, mamy ulicę, mamy McDonalda, czyli to jest takie mikro miasto, całkiem fajnie, jest również skiny. Ej, w ogóle wiesz, do czego to jest nawiązanie, te skiny, tak, które tak trzymają? Jakie pingwiny? Tu. Gdzie? Widzisz? Co to mam? Z drugą pingwiny? Stronę. A tu! Ej, dobra, fajne! Ej, dobra, mega mi się podoba to, że widzowie robią takie jakby, to się nazywa pixel arty, chyba? Tak, bo są tak, no, takie, chyba wiesz, tak. Nie? Więc fajnie, tu jest Kubuś Puchatek, Stitch, jakiś... Policja. O, tu jest wieża! Patrz, tu jest wieża z kidowic. Z główkami. I policja, ale, i policja też... Policja. Ej, dobra, szpital to akurat nie jest nasz, ale policja jest nasza. Identyko. Co jest... A, w środku troszkę inaczej. Troszkę w środku inaczej umeblowana, ale również bardzo podobna. Dobra, ej, mega fajne, że to jest takie odwzorowane z tym. Dobra, ocena tej wyspy, jak byś ocenił? Dobra, daję... 7 na 10, bo to jest 7 dużo na 10? Tutaj terenu, który można zagospodarować jeszcze. Okej, okay, ja dam ocenę 6 na 10 z tego powodu, że zdaję sobie sprawę z tego, jakie wyspy są jeszcze przed nami i wydaje mi się, że 6 na 10 jest dobrą oceną. Oczywiście ta wyspa ma szansę pójść wyżej, jeżeli ktoś tutaj oczywiście będzie budował i będzie grał, więc oczywiście rozbudowujcie tą wyspę, a może w następnym odcinku z oceniania wysp się znajdziecie i może już będziecie na wyższym miejscu i dostaniecie lepszą ocenkę, ale ode mnie póki co 6 na 10. Dobra, jaka jest następna wyspa z topki? Jest to wytyfy to ja. Is visit wytyfy to ja. Dobra, uwaga, sprawdzamy w takim razie tą wyspę. Co my tutaj mamy? No tutaj powiem szczerze, mało, bardzo duży chaos bym to bym tak dlaczego nazwał. Dlaczego ta wyspa jest wyżej w stopce niż tamta? Wydaje mi się, bo wiesz co, bo my idziemy w, jakby wedle wartości. I po prostu wartość generują te drogie bloki i po prostu tutaj ta wartość jest większa. Ale no po prostu nie jesteśmy w stanie jakby zrobić tego pod względem rozbudowania, bo nie da się w sumie zrobić chyba takiego algorytmu, który by sczytał, jak bardzo jest rozbudowana dana wioska. Więc po prostu pod względem wartości tak musimy po prostu lecieć. Więc im więcej napchacie Netherite'u na swoją wyspę, tym macie większą szansę bycia w topce i pojawienia się na odcinku. Dobra, ode mnie ocena tutaj, jeśli chodzi o tą wyspę. No, takie 4 na 10, tu za dużo rzeczy nie ma. Mimo tego, że jest to dobrze, jakby jest to droga wyspa, bo ma dużo netherite'u i tak dalej, znalazło się w topce, to jednak mimo wszystko wyspa nie jest rozbudowana, a my oceniamy nie pod względem wartości, tylko pod względem wizualnym. Dobra, następna wyspa, co my mamy tam dalej? Jaka jest, jaki jest następny? Fortnite serduszko. Serduszko? Fortnite znak większości 3. Aha, tak, dobra, taki sensie, znak większości 3, dobra. Okej, okay, jestem na tej wyspie w takim razie. Ja napisałem faktycznie Fortnite serduszko, wiesz? Po prostu. No nie, zdaję się siłę. Dobra, ta wyspa jest jeszcze gorsza, ale tu no już totalnie nic nie ma. Tu już totalnie nic nie ma. No to może coś wyżej jest, ale to gdzie jest niby ten... No Netherite jest tu, gdzie są te beacony. A, tu beacony i one są tyle warte przez to. Wiesz co, powiem ci, że tu jest całkiem możliwe, wiecie co, ja tak, ja jestem adminem, widzowie, nie miejcie mi tego za złe, że się przyłączę na game moda, ale zlecę tutaj niżej, bo... Tam niżej jest a coś. Nie, pod ziemią też nie ma żadnego. Dobra, to naprawdę wystarczy mieć tyle Netherite'u na wyspie, żeby stać się topką? To przecież wystarczy otworzyć kilka mystery boxów i jak otworzysz te kilka mystery boxów, Creepery to już... tu syczą. Syczą i się zbierają. I co się tu zbiera? Ej, tu się tak zbierasz, aha, bo to spada tak szybko na dół, że nawet nie widać tam. Dobra, no trochę tego jest, nie? W sensie jakoś... W sumie niedużo. No dobra, no nie no, ta wyspa...
Dobra, dam dalej 4 na 10. 3? Dalej 3, tak. Dobra, no ja dam, dobra. 3,5 na 10, dajmy taką ocenę. No niestety tutaj za dużo nie ma. Rozbudowujcie, ponieważ no bardziej rozbudowane wyspy są fajniejsze. Dobra, następna wyspa, co my tam mamy? Kidowicowo, znak większości 3,3. Dobra, dobra, a więc jesteśmy na tej wyspie. No i to jest wyspa, która jest fajna! No, ej, dobra, tu jest dzieje. Dom Dave'a, jest normalnie Statua Wolności, jest policja, jest dom... To jest to samo prawie chyba chatka, dobra, co ma Dawid. Nie do końca, troszkę inaczej to wygląda, bo nie ma takich rąk grubych, ale ogólnie bardzo dużo budynków jest bardzo, bardzo podobnych. Jest tu każdy budynek tak naprawdę prawie z kidowic naszych. Ej, dobra, mocno to wygląda, nie? Jakby tutaj podpalić, to tu wszystko idzie z dymem. Wszystko idzie z dymem, no. Prawda. Ale fajna droga, podoba mi się ta droga z szyby, znaczy ze szkła. Fajna, fajna, fajny w ogóle motyw, taki nietuzinkowy bym go nazwał. No inny. Znasz takie słowo? Nietuzinkowy? Uniwersalny. A tu patrz, ktoś jest w ogóle. Psinka 0101, pozdrawiamy serdecznie, byliśmy na wyspie, podpisz. Oceniliśmy. Dobra, ta wyspa 8 na 10. Ta, zgodzę się w tym. Zgodzisz się ze mną? 8 na 10 to jest naprawdę... Idę zobaczyć tylko do policji jeszcze, jak jest zrobiona. Dobra, co tu się... Nie, dobra, policja jest dobrze zrobiona, 8,5 na 10. Dobra, chodź zobaczyć, co ja tutaj zobaczyłem, chodź. Ej, tu pływa, znaczy pływa. Lata, no mówiłem. Chodź tu. Dobra, daję Vanisha, ja się... czekaj, ciemka. A, pokażesz się. Dzień dobry. O, jest kurczę radość. Radość i niedowierzanie. Masz głowę, dam ci, trzymaj. Patrz to, stary. Zobacz, widzisz tego beacona? Każdy punkt jest innego koloru. Dlatego, że w środku jest po prostu szyba postawiona. Ale ta cienka, nie jakby gruba. I to już działa. Serio? No. No jest, są tu różne kolory. Ej, dobra, mega mocne w ogóle, nie? Że ktoś to tak przekminił. Nie wiedziałem, że to tak, że tak wygląda. Działa. Ja też tak nie wiedziałem, że możesz tak zrobić. A możesz tak naprawdę mieć bardzo różnego koloru ten pasek. Bardzo ja fajne, muszę, dobra. Muszę na F5 to zobaczyć. 8. Jak na F5? Co ty, jak to chcesz nie, zobaczyć myślałem. Na F5? A da się to nie zobaczyć na F5. Da się, tylko musisz plecami do tego stanąć. Dobra, już staję. A faktycznie, no. Dobra, jaka jest następna wyspa, Jagieł? Lecimy dalej. To jest 8 na 10, jak dla mnie. Więc, ja ją 8,5 nawet dam. P i K. Jak? P i K. P i K. Pik po prostu. P i K, tak. Pik. Dobra, no to jesteśmy na wyspie Pik. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Okej. Ej, dobra, byliśmy na tej wyspie. Tu się odgrywał mecz, stary. Pamiętasz? Jak weszliśmy tutaj pewnego razu na mecz? Dawaj, Tik, zagramy, dawaj. Golden goal. Dobra, Ender Perła. Ale to się robi. Jak Ender Perła? Jak? No Ender Perą grali. A nie, to w koszykówkę wtedy grali. Jedynie grali wtedy. Nie, Ender Perą grałem, dawaj. Ej, nie, fajaku. Wiesz, jak to by... Ale jak ty chcesz... Jak ja mam ci odebrać tą perłę w takim razie? Jak podniesiesz, wtedy ty wypluwasz. Oni tak grali, pamiętam. A, że jak podniosę, to i ty rzucasz i teraz ja jak to podniosę, to mogę skontrować, no, tak? No. Dobra, gościu. Ej! A możesz cię sfaulować i wrzucić do bramki. Ej, dobra, ale ty za długo... Nie. Jest gol! Jest gol! Ej, dobra, fajne. Ale jak ty krzykłeś tam. No dobra, oceńmy tą wyspę w takim razie. Tu mamy tak, Pik Shop. Zobaczmy, co w Pik Shopie tutaj prawda nas czeka. Ej, tu ktoś lata, czekaj, ktoś tu jest. McDonald's to jest? Widzę. Tu przyleciał ktoś. Ej, tu jest jakiś Karoleczek i Pablo, dobra, oni tutaj ciągle grają, to już kojarzę te osoby. Dobra, zobaczmy, co jest w Pik Shopie. Idę też to zobaczyć. Drewniana łopata, każda lepsza, plus 100 jakichś monet, czy tam dolarów, nie wiadomo, co to jest. Ej, dobra, ogólnie. I co, jak się tutaj kliknie, to wtedy to się kupuje? Nie wiem, szczerze, nie, chyba nie. Chyba po prostu, jakby to jest chyba taki manualny sklep, że trzeba to samemu jakby ręcznie zrobić. Ciekawe. Nie? Tak mi się wydaje, no. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. No ogólnie powiem szczerze tak, no dobrze wygląda ta wyspa. Ale nie jest lepsza niż tamta. Nie jest, więc tu bym takie, no 7 na 10 bym dał. Że to jest naprawdę taki fajne, o fajne, że są skiny nasze też. I ty, w ogóle... Ty, tu naszych podpisów jest. Tu dalej się robią te, mój idejwa, ten, gdzie są podpisy? TP... O, też im dam. TP... Jagieł... 77... Dobra, zobaczmy, co tutaj jest, gdzie to jest. A, tutaj są podpisy, okej. Okay. A nie, to nie są podpisy, tylko są po prostu skitów, główki. Ale podpisy też tu mają, widzę jeszcze. Dobra, oni mają naprawdę niezłą kolekcję. Niezła kolekcja tutaj jest zebrana, mocna. Dobra, słuchaj, podaj mi następną wyspę, bo musimy lecieć szybciej, bo już mamy 10 minut odcinka, a my jesteśmy chyba na początku. Razie... Kaczatka. Dobra, jesteśmy na wyspie Kaczatka.
Łe, to słaba wyspa. Tu, dobra, musimy przyspieszyć z ocenianiem, bo nie, tutaj lipa. Za długo się rozgadujemy. Ile? 4 na 10? Gorsza, no, 4, no. Dobra, 4, no myślę, że tu się mogę zgodzić, no, tu naprawdę jest bardzo mało. Ale w takim razie gdzie są te netherite'y? Gdzie to jest postawione? Ej, no, dobra, to jest mocne, no pewnie w tym budynku tutaj. A nie, tu są spawnery. Tu jest, no właśnie, to jest. Ej, dobra, gdzie to jest faktycznie, no ciekawe. A tu pod tym jest. Co ty gadasz? No. Ale to jest tylko jeden bacon. No ale to chodzi o ilość tych netherite'ów, on jest jakiś taki większy po prostu. No nie wiem, dziwne. Dziwne. No, dobra, mówię, dawaj następną wyspę. Bambikowo. Bambikowo! Dobra, jesteśmy na Bambikowo. Zobaczmy, jak tutaj to wygląda. Tu, o kurczę, jak gdzieś wypadłem. No dobra, no powiedzmy tak. No dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Jest tak, no... Wow! Dużo? Czekaj, bo ja jestem na dole jakoś. Mnie, stary, co tu się dzieje? Dobra, jestem na górze. Jasny gwint! Okej, dobra, to jest mocna wyspa. Ej, dobra, fabryka pieniędzy, fabric money, fabric, czy to tak powiedzieć? O, tu jest w ogóle wieża Bojana, co jest? Widzisz to? To jest statua wolności. Gdzie jest statua wolności? No tu, obok Kitcoin. Dobra, to jest 9 na 10, nie? To no, jest w ogóle połączona wyspa, bo tu jest trochę Kidowic, trochę Wojanowic, trochę Palianowa też. Gdzie jest ta wieża Wojana? Tutaj, tu jest wieża z Wojanowic. Aha, są jakieś te inne też, one też tam są. Ciekawe, no mega, jasne, mega mocne. No. Ej, dobra, wyspa 9 na 10, mocna bardzo. Dobra, dawaj następną od razu. Zobaczmy co... Imperium, co? Nie, Imperium, przepraszam. Imperium. Dobra, jesteśmy na Imperium. Okej, to zaczyna wyglądać. Co to jest? I zamek. Co to jest? Ty, to są jakieś koszary. Co to jest za miasto? Stary, normalnie są zasiane pola, normalnie domki jednorodzinne, dookoła, tu z tyłu arena normalnie do bicia się po gębach. Co ty gadasz w ogóle? Ej, mega mocna, a tu się jeszcze buduje. Ej, fajna, ci powiem tak. Bardzo monotonna wyspa, ponieważ jakby a nie ma tu... w budowie jeszcze jest. Tak, ale bardzo monotonna, bo jakby jest stały schemat, ale ten schemat jest bardzo fajnie taki spójny ze sobą, że to naprawdę dobrze wygląda. Więc wyspa naprawdę, no tak bym powiedział, no przez to, że jest monotonia, to powiedziałbym 8 na 10, ale gdyby tutaj więcej było takich różnych rzeczy, na przykład te domy byłyby bardziej zróżnicowane i byłoby ich też tak dużo, to byłoby naprawdę, no, mocne 9 na 10, bo 10 na 10 jeszcze to nie jest to, ale już, że tak powiem, leci w tą stronę. Dobra, dawaj. Następną wyspę. Szkielko, podłoga. Dobra, jesteśmy na... Dobra, stary, tu mamy chyba 0 na 10, tu w ogóle Widera ktoś zrespił, nie? Tu widzę, że gdzieś Wider lata. Znaczy, widzę, że jest pasek tego bossa, jest na dole, widzę go. Ile baconów. No, jest... Dobra, dalej no, nie ma co oglądać. Te bikony po prostu robią wartość, no nie no, 0 na 10, wyspa w ruinie. Co tam mamy następnego? Tostowy ogień. Tostowy ogień, dobra. O, za dużo napisałem, dobra. Co jest, nie działa mi. Przez ogienny. No ogień, no. No to, nie wiem czemu się nie działa. Razem, tostowy ogień. No, tostowy, na pewno? Bo to w nawiasach, tych dzióbkach. Okej, okay, czyli w tych takich dziwnych, takich coś na matki używa? Tak, takie V, no. A, to nie, to mówisz o... Kopnięte V. Jak kopnięte V? No, co masz obok pytajnika, no. Dobra, no to po prostu... Dobra, mam, no jestem już. ile problemów z nawiasem, bo ja wiesz, który wybrałem ten taki, co się robiło do takich działań matematycznych, tam był taki, kurde, zawijas taki śmieszny. No, ale dobra, nieważne. No to wiem, to nie to. No, dobra, okej, co my tutaj mamy? Mamy tak, wieża jedna, wieża druga, sporo bikonów, bardzo dużo bikonów i bardzo dużo tego netherite'u, to jest mega mocne. 8 na 10. Jest wieża gangu chłopaków, fajne. W środku nie jest zrobiona totalnie, ale z zewnątrz przynajmniej bardzo podobna. Tak, w budowie, no całkiem możliwe. No ogólnie powiem tak, fajnie, nie jest jeszcze jakoś wybitnie, aczkolwiek fajnie, te budynki mają swój urok, na przykład tutaj ten mi się podoba, taki medievalowy budynek, całkiem fajnie to wygląda, w środku też jest całkiem fajnie zrobiony, więc no moja ocena tutaj 7 na 10 bym dał. Moja też. Dobra, no dobra, zgadzamy się. Następne. Nika X Natix. Nika. Dobra, X Natix. Dobra, jesteśmy na Nika X Natix. Tutaj mamy mało. Tylko coś tu u góry jest.
Jest u góry, no właśnie, zobaczmy. Co my tu mamy na górze? Tutaj właśnie są bacony. Okej, okay, baconów sporo, ale to nie to oceniamy, ale wiemy już skąd wartość wyspy. Tak, bo tak. Ej, fajnie to wygląda w ogóle, jak jest tyle baconów w jednej linii, nie? No, 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 fajnie. Ciekawe, no, ciekawe to jest. Ale dobra. No, 5 na 10, tak szczerze. Dobra, no ogólnie 5 na 10 to jest dobra ocena tej dobra, tej wyspy. Dobra, teraz no. Będą, widzę, że członków wyspy jest bardzo dużo. Shopowo okay. X koksy. Dobra, mam tą wyspę, jestem. No i to jest wyspa, która szczerze mówiąc wydaje mi się, że może zasługiwać na 10 na 10, bo jest naprawdę, kurczę, pamiętam, że ona jest mega mocna, nie? Aczkolwiek... Bardzo dużo osób tutaj też jest na tej wyspie. Tak, bardzo dużo ludzi tutaj pracuje nad tą wyspą. Enchant ogólnie mi się bardzo podoba. Topka. Fajne, 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 to prawda. I w środku jest bardzo dużo jakichś takich rzeczy. Tutaj są nasze, jak na przykład głowa Szczypsona tu jest, widzisz, głowa Dave'a. Sylwestrowa w ogóle, czyli to jest w ogóle wyjątkowa, bo sylwestrowa głowa. Ale było tu więcej tych podpisów, tylko mi chłopaki mówili właśnie tutaj, którzy sobie tutaj grają, że niestety zostali okradzeni. Ale nie wiem, jak to tu wygląda. Okradł ich ktoś z ich wyspy. Więc jakby mają, jak to się mówi, mają impostora. Dobra, no ta wyspa 9 na 10 dam. Nie dam, nie dam jeszcze dychy. 9 na 10 dam, ponieważ zawsze może być lepiej, jakby tak naprawdę. I nic tutaj takiego mnie nie urzekło, ja już widziałem tą wyspę. Mi się podobają te bacony, na przykład ta pszczółka, która jest ukryta, tu ten mieczyk, fajne takie detale. Aha. Fajne, no to prawda. Okej, okay, no ten mieczek ja nawet lubię. Na Palionowie kiedyś zbudowałem. No i tu to wygląda, ten budynek tu ciekawie wygląda jak jakiś salon samochodowy, czy co to tutaj jest. No ciekawe, ciekawe. Ja daję dobra, dyszka. 9 na 10, ty dajesz dyszkę. Okej, okay, dobra, lećmy dalej, zobaczmy co będzie przed nami. Super TMA. Super TMA, dobra, jesteśmy na Super TMA i zobaczmy co my tutaj mamy. Okej, okay, zapowiada się ciekawie. Jesteśmy w jakimś dziwnym, w dziwnej rakiecie jakiejś. Wyjdźmy może z niej poza nią. Możesz się tepnąć do mnie. O, właśnie. Dobra, ta wyspa mocna. Patrz tego Jezusa normalnie z Rio de Janeiro, widzisz to? Z obsydiany jest jeszcze zrobiony. Co jest? Obsydian da się kopać, czy trzeba go, można go kupić? Wiesz co? Nie wiem szczerze. Ale... Jeśli ktoś kopał tyle obsydianu, to daje rozdychę z bomby. No, to ta wyspa jest fajna, podoba mi się. Jest tu też dużo tych baconów. No, wygląda to naprawdę dobrze, wygląda to naprawdę dobrze. Jest jakaś kostka Rubika tu też na środku. To jest jakaś rakieta, no fajnie to wygląda. Jest trochę pixel artu, fajnie. Jest tu jakiś wyścig w ogóle na tym, na lodzie. Wiesz, też widzę, ciekawe. Widzę. No. I jakieś bardzo wysokie budynki. No dobra, no ja tutaj dam... 9,5 daję. No ja dam 9, znowu dam 9. Uważam, że te wyspy są bardzo podobne co tamta do tej, więc... Ta jest troszeczkę gorsza, troszeczkę. No dlatego daję 9 na 10, bo po prostu chcę docenić również, więc tam jakby dla mnie są bardzo podobne, okej? Okay? Tam jest więcej tych pixel artów, może tamta jest bardziej ze sobą spójna, ale ta też jest fajna, tu też jest dużo rzeczy, więc 9 na 10 ode mnie. Co mamy następne? Kowa 3 ly 3. Jak? Kowa? Tak, kowa 3 ly 3. Dobra, kowa 3 ly 3. Co my tutaj mamy? O, tutaj aż mnie laguje, jak tu jestem. Łopieruję, co tu się wyrabia. Dobra, wylećmy na to wszystko. Aż ojej, na dół, ile stary. Tutaj jest. Co tam jest? Tu jest taki... O kurczę, dobra. Tutaj właśnie jest ta wartość tej wyspy, gdzie ja dobra. Jestem. Dobra, i to jest w środku, ale to w środku nie jest wypełnione. Nie? To robi tylko takie wrażenie. W środku to jest puste. A już by się myślało, co? Że takie coś. Ale dobra, na dole patrz, zobaczysz. Co tam jest jeszcze niżej. Niżej? No stary, to jest cała platforma i tu jest też trochę tych baconów. Jasny gwint. No to robi całą wartość tej wyspy, krótko mówiąc, na pewno. Problem w tym jest taki, że nie oceniamy wartości, a wygląd wyspy. A niestety wygląd tej wyspy jest mocno średni. Bo nawet jak wylecimy sobie wyżej, gdzie ja teraz próbuję wylecieć, ale zajmuje mi to wieki, żeby tam wylecieć. To uwaga, wylećmy sobie tutaj, okej, okay, pyk wyżej. I zobacz, jak jesteśmy na samej górze, to po prostu nie wygląda w żaden sposób, nie? W żaden sposób. Szczerze, to wygląda jak koparka Bitcoina normalnie. Ale popatrz, tutaj w ogóle jest jakiś system, nie wiem, miał stary zaraz wybuchnąć serwer, popatrz, co tu jest. No mówię, że to wygląda jak koparka Bitcoina, nie? Jakby on tutaj coś robił nielegalnego. No nic, no jakby ciekawa wyspa, ale no niestety tutaj no dam takie 3 na 10, bo tutaj po prostu tutaj nic nie ma, to jest tylko i wyłącznie wartość wyspy. Dobra, zróbmy kolejną wyspę, ile nam zostało wysp w ogóle ostatnia do końca? To była ostatnia, wyspa. To jest najdroższa wyspa na serwerze? Tak, ona ma gigantyczną wartość. Gada, że to jest najdroższa wyspa. Dobra, no widzowie, no to w takim razie oceniliśmy wszystkie wyspy z topki. I to jest najdroższa wyspa na naszym serwerze. No niestety nie jest najlepiej rozbudowana, ale ma potencjał, więc jeżeli ktoś, kto jest właścicielem tej wyspy, nie wiem, czy możemy to sprawdzić, kto jest właścicielem tej wyspy. Tak, można. Is visit, jest właścicielem Kowal właśnie, Kowa 3 ly 3.
A, okej, okay, topka. To jest tutaj, Kowa 3D3. Jeżeli Kowa 3D3 ogląda ten film, jeżeli zagrasz tutaj i po prostu zbudujesz z tej wyspy, zrobisz coś niesamowitego, jakieś fajne budynki i tak dalej, to to jest wyspa, która ma potencjał być naprawdę wysoko, bo jakby najciężej jest być chyba wartością najwyżej. Jakby, no tak, ale w sensie chodzi o to, że najciężej jest dostać się jakby na topkę rankingu. Ta wyspa już jest na topce, że jakby... Za każdym razem, jeżeli będziemy nagrywać odcinek z ocenianiem, jeżeli ta osoba utrzyma tą wartość tej wyspy, to to zawsze będzie na odcinku. I teraz fajnie jakby na następnym odcinku zaprezentowała totalną rozbudowę i totalne jakby takie zrobienie z tej wyspy takiego imperium władzy, naprawdę, żeby naprawdę to była nie tylko najbogatsza, ale również najlepiej wyglądająca wyspa.